W Wydziale Badań Broni i Balistyki pracują konstruktorzy broni, konstruktorzy amunicji, ludzie, którzy doskonale znają balistykę i na podstawie każdego dowodu zabezpieczonego na miejscu zdarzenia, łuski, pocisku, fragmentu broni bądź przestrzeliny są w stanie ustalić bardzo wiele. W zależności od tego, ile jest potrzebne informacji dla sądu, ustalają, skąd padły strzały, z jakiego nie tylko rodzaju broni, ale z którego egzemplarza broni, co jest bardzo istotne w celach dowodowych. Do tego muszą mieć dostęp nie tylko do bieżących informacji, do tego, co się dzieje w świecie, w tak zwanym rynku broni, jakie są tendencje, jak również to, jakie są możliwości skonstruowania samemu broni, bo i z takimi przypadkami spotykamy się. Przedmioty te, które znajdują się w gablocie w postaci rzutek liny ratunkowej, jak również aparatów do uboju bydła, pomimo że nie stanowią broni palnej w myśl przepisów ustawy o broni i amunicji, znajdują się w naszych zbiorach z różnych przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że mogą zostać przerobione i bywają przerabiane na broń palną, jak w tym przypadku z pistoletu sygnałowego, który bardzo podobny jest do elementu układu chwytowego i odpalającego tej rzutki liny ratunkowej, mogą być przerobione na broń palną. Znajdują się, ponieważ zostały albo znalezione i nie posiadały swojego prawowitego właściciela, ewentualnie zostały zakwestionowane w trakcie czynu przestępczego i stanowiły dowód w sprawie, a ponieważ przedmioty, które biorą udział w przestępstwie, nie mogą być legalnie posiadane, zostały przekazane mocą odpowiednich postanowień Urzędu Prokuratorskiego i Sądowniczego do zbiorów wzorców broni palnej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego. Jako pierwszy element jest badana broń. Ekspert po wyjęciu jej z opakowania, oczywiście obchodząc się z nią bardzo ostrożnie, sprawdza, czy broń nie jest załadowana, czyli sprawdza, czy wewnątrz komory nabojowej nie ma naboju. I oddaje oczywiście strzał kontrolny w celu sprawdzenia, że broń nie stanowi zagrożenia dla otoczenia i eksperta, i osób znajdujących się w jego zasięgu, w jego pobliżu. W tym przypadku mamy oddzielnie magazynek, który z wyglądu wskazuje, że pochodzi od tej broni, dlatego należy sprawdzić, czy rzeczywiście on pasuje do tego egzemplarza broni. W tym przypadku akurat stwierdzamy, że ten magazynek pochodzi od tego modelu broni. Jeżeli broń jest fabrycznie nowa, tak jak ta, jest to pistolet typu Glock, nie mamy potrzeby go rozbierania na elementy, czyli na poszczególne elementy przed prowadzeniem dalszych badań. W sytuacji, kiedy broń jest przerabiana lub w produkcji samodziałowej, czyli osoba ingerowała w tą broń po wykonaniu jej w fabryce, należy ją rozłożyć na detale, na poszczególne elementy i ocenić, jakie są dokonane przeróbki i czy te przeróbki poszczególnych elementów nie wpływają lub mogą nie wpływać na bezpieczeństwo osób strzelających z tej broni. Ponieważ z tej broni należy pobrać materiał porównawczy w postaci łusek i pocisków. Tym bardziej, że jako materiał dowodowy dostaliśmy łuskę i pocisk przesłane do badań, zabezpieczone na miejscu zdarzenia. Dużą grupą broni, która przychodzi do badań, jest broń produkcji samodziałowej. Jest to broń wytworzona w sposób nielegalny przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych materiałów. Tutaj mamy przykład karabinka, do wytworzenia którego posłużono się elementami broni fabrycznej, zamka i komory zamkowej. Natomiast karabinek ten przystosowano do odstrzeliwania amunicji sportowej, dorabiając
do niego tłumik, który jakby stanowi osłonę właściwej lufy, która znajduje się wewnątrz. Broń samodziałowa wytwarzana jest w różnoraki sposób. Tak jak wspomniałem, albo przy wykorzystaniu elementów fabrycznych, bądź w całości według własnego pomysłu konstruktorskiego jej wykonawcy. Można się doszukać w tym pistolecie, karabinie właściwie, jakichś cech, które mają swoje odpowiedniki w broni fabrycznej. Ja bym powiedział, że jest to pistolet podobny trochę do pistoletu systemu Webley Scott. Dla niefachowców może nic to nie będzie znaczyło. Fachowcy być może to potwierdzą. Ta broń samodziałowa bardzo często wyposażana jest w różnego rodzaju przyrządy pomocnicze, celownicze, w postaci lunet optycznych, tłumiki huku. Ten pistolet dodatkowo jeszcze ma dorobioną kolbę, aby było łatwiejsze celowanie i składanie się do strzału. Każda broń, która znajduje się w naszych zbiorach, posiada właściwe oznaczenia. Pomaga to w odnajdowaniu jej w naszych katalogach w celu identyfikacji elementów, jakie przychodzą do badań. To jest broń samodziałowa, która jest wytworzona przy wykorzystaniu pistoletu fabrycznego, również wyposażona w tłumik i lunetę celowniczą. Część egzemplarzy broni wytwarzana jest na wzór broni fabrycznej. Jest to strzelba dwulufowa, tak zwany bok, o kształcie zewnętrznym bardzo podobnym do wyrobów fabrycznych. No, widać tutaj niedostatki technologii i narzędzi, jakie zostały zastosowane, ale mogę stwierdzić z całą pewnością, że jest to broń skuteczna. Poza konstrukcjami skomplikowanymi również posiadamy wytworzone samodziałowo bardzo proste egzemplarze broni. Zbiory, które dzisiaj oglądamy, są, że tak powiem, przedstawiane w niepełnej krasie, ponieważ znaczna ich część zalega nasze magazyny ze względu na skromność tego pomieszczenia. Często pada takie pytanie w sądzie. Czy ta broń, panie biegły, była użyta przed przysłaniem do badań? Ewentualnie kiedy z niej strzelano? I wtedy biegły, który nie przeprowadzi tych badań, ma problem, bo nie wie, jak odpowiedzieć. Czyli najczęściej stwierdza, że tych badań nie przeprowadzał, ponieważ takie pytanie nie zostało zadane. Ale to jest takie wyminięcie się, prawda, po to, żeby uniknąć odpowiedzialności. Natomiast powinien zawsze sprawdzić to, co jest możliwe do uzyskania w trakcie badań, żeby przewidywać ewentualne pytania później w sądzie. Czyli pobieramy z przewodu lufy na watę, powiedzmy, wszystkie pozostałości i następnie poddajemy je badaniom chemicznym, które ujawniają jony azotynowe lub nie ujawniają. I to po tym oceniamy, czy ta broń była użyta, czy z niej strzelano przed przysłaniem do badań. Do tej pory nie mamy jeszcze opracowanej takiej procedury, takiego badania, które by nam pozwalało na stwierdzenie, kiedy z tej broni został oddany strzał. My oceniamy tylko, czy z niej strzelano i ewentualnie szacunkowo, powiedzmy tam w granicach 3-4 miesięcy, że w tym okresie
z tej broni był oddany strzał. Natomiast nie możemy odpowiedzieć na pytanie, jeżeli takie pada, czy w tym i w tym dniu z tej broni strzelano. Na to pytanie jeszcze nauka nasza nie potrafi odpowiedzieć. Szczególnym rodzajem broni palnej, której zadaniem nie jest generalnie rażenie celów na odległość, jest broń sygnałowa. Broń o typowym kalibrze 26 mm, przeznaczona do wystrzeliwania ładunków pirotechnicznych wytwarzających dym bądź ogień. Bardzo popularnie nazywana pistoletami sygnałowymi, bo w gruncie rzeczy tylko w tej formie występuje, aczkolwiek może przyjmować kształt broni jednolufowej bądź dwulufowej. Pocisk wystrzelony, a właściwie ładunek pirotechniczny z tej broni, może niebezpiecznie razić cele na odległość do 50 metrów, powodując ciężkie uszkodzenie ciała bądź pożar. Tego typu broń głównie używana jest jako środek zabezpieczenia na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, znajduje się na pojazdach pływających, jak również na wyposażeniu jednostek ratowniczych. Ponieważ, jak wspominaliśmy wcześniej, zawiera w sobie bardzo silny ładunek miotający i może być przerabiana na broń samodziałową, tego typu przedmioty podlegają obowiązkowi zgłoszenia do posiadania i wymagają pozwolenia na posiadanie broni. Broń sygnałowa może być również wytwarzana z innych materiałów niż metal. I chyba w tej formie bardziej odporna jest na warunki atmosferyczne, w jakich jest używana. Co prawda jest to pistolet już o innym kalibrze, kalibrze takim, jaki jest stosowany w myślistwie, 12. Jednak bardzo powszechnie stosowanym jako wyposażenie właśnie ratunkowe jednostek pływających. Tutaj mamy kolekcję różnego rodzaju rewolwerów. Niektóra broń wykonana jest w sposób, można powiedzieć, nawet precyzyjny i łudząco podobny do pierwowzorów. Tutaj konstruktor opierał się na którymś z wzorów rewolwerów Smith-Wessona. Zresztą zadał sobie nawet trud, aby nadać odpowiednie oznaczenia producenta Made in USA oraz samego wytwórcy Smith-Wesson. Poza takimi bardzo wyrafinowanymi konstrukcjami trafiają się również konstrukcje odnoszące się do broni historycznej, wytworzonej przed rokiem 1850, a więc takiej, na której posiadanie niewymagane jest zezwolenie. Tutaj widzimy niedokończony jeszcze półprodukt rewolweru kapiszonowego, ładowanego odprzodowo ładunkiem prochu i kulą, rewolweru Colta. Jakkolwiek posiadanie broni wytworzonej przed rokiem 1850 nie wymaga zezwolenia, to wytwarzanie takiej broni niestety już podlega koncesjonowaniu. Niekoniecznie broń palna musi mieć tak ogromne rozmiary. Na użytek, można powiedzieć, kobiecej dłoni produkowane są rewolwery miniaturowe. Ten rewolwer mieści
5 naboi kalibru 22 mm, przepraszam, kalibru 0,22, czyli 5,6 mm i jest skuteczny na odległość do kilkunastu metrów. Oczywiście ze względu na krótką lufę i krótką linię celowania ta broń może być używana skutecznie wyłącznie właśnie na bliskie odległości. Jest wiele odmian również na nabój 22 WMR stosowany najczęściej w karabinkach. W następnej kolejności analizujemy i badamy amunicję przesłaną do badań, czyli oczywiście ustalamy przede wszystkim wzór i model tego naboju. Ustalamy producenta, jeżeli można, to i rok produkcji, bo nie na każdym naboju rok produkcji jest wybity, dlatego często nie można ustalić. Następnie porównujemy, czy ta amunicja jest zgodna z kalibrem broni, którą dostaliśmy do badań. Czy ją można odstrzelić z tego egzemplarza broni. W tym przypadku widzimy, że jest to nabój pistoletowy kaliber 9 mm wzór Luger, który odpowiada amunicji używanej do tego konkretnego pistoletu. W następnej kolejności każdy z nabojów oceniamy pod względem, czy on był poddany próbie odstrzału. Czyli patrząc na dno naboju, widzimy, czy ta spłonka jest nakłuta, czy nie. Jeżeli nie, to oceniamy, że on nie był poddany próbie odpalenia. W sytuacji, kiedy by był ślad grota odciśnięty, to wtedy musimy przeanalizować, czy ten nabój był poddany próbie odpalenia, czy ten ślad powstał w trakcie załadowywania do komory nabojowej pod wpływem sprężyny iglicy, czyli płytko odbija się na dnie spłonki. Poza bronią wytwarzaną samodziałowo przy użyciu elementów broni palnej, przerabianej z innych kalibrów na mniejsze, bądź takich elementów, które występowały tylko i były dostępne samodzielnie, również do wytwarzania broni może być wykorzystana broń pneumatyczna. Tu akurat mamy typowy pistolet pneumatyczny firmy Łucznik. Ten pistolet przy użyciu nieskomplikowanych narzędzi może zostać przerobiony na broń palną. Czasami możemy zostać zaskoczeni znienacka albo nawet nie być świadomi, że mamy do czynienia z bronią palną, albowiem nie wszystko, co bronią jest, na taką wygląda. Prawo polskie mówi, że zabronione jest posiadanie przedmiotów o charakterze broni palnej, które swoim kształtem ukrywają właśnie ten rzeczywisty charakter przedmiotu. W przedwojennych katalogach broni zarówno myśliwskiej, jak i na użytek ochrony osobistej prezentowane były wzory lasek strzelających. W dzisiejszej dobie tego typu przedmiotów legalnie już się nie produkuje. Te laski mogą mieć różną formę, ale zawsze będą przypominały laskę. Natomiast siła rażenia tego przedmiotu może być ogromna. To jest przykład laski, która strzela nabojem myśliwskim. Nie dość, że po załadowaniu można wystrzelić pocisk, to jeszcze znajdujące się na końcu laski zabezpieczenie również taką rolę może spełnić. To są duże przedmioty, trudne do ukrycia. Bardzo popularne na początku lat 90. w środowisku przestępczym były długopisy strzelające. Przedmiot rzeczywiście
mający taki wygląd. Zapinka, skówka. Natomiast w zakończeniu, gdzie wydawałoby się powinien znajdować się wkład, ewentualnie stalówka, znajduje się bardzo krótka lufa, do której można załadować nabój sportowy. Prosty mechanizm uderzeniowy. Poza innymi przedmiotami, które ukrywają w sobie broń palną, mamy w swoich zbiorach klucz francuski. Być może nawet działający. Natomiast po odkręceniu rączki w środku znajduje się komora nabojowa z lufą, a w pozostałej części mechanizm uderzeniowy. Tego typu przedmioty mogą być wytwarzane na różne potrzeby. Ten, jak pamiętam, o ile się nie mylę, został wykonany w warsztatach zakładu penitencjarnego. Wśród broni utajonej, może nawet nie ze względu na jej sam wygląd, również znajdują się różnego rodzaju pułapki. Ten przedmiot akurat służył w celach kłusowniczych. Przykręcony do konaru drzewa i załadowany nabojem myśliwskim, przepraszam, służył jako pułapka na grube zwierzę po sprzężeniu z mechanizmem odpalania, który był uruchamiany cięgłem, na które nastąpiła bądź zerwała zwierzyna. W powyższej sprawie mamy dwie łuski. Jedna pochodzi od naboju pistoletowego typu Luger 9 mm, druga od naboju kaliber 9 mm wzór Makarów. Ponieważ amunicją typową do tego typu broni są naboje pistoletowe kaliber 9 typu Luger, czyli już wstępnie możemy ocenić, że ta łuska mogła być odstrzelona z tego egzemplarza broni. Natomiast w celu oceny, czy rzeczywiście jest wystrzelona, należy przeprowadzić badania porównawcze z łuskami od nabojów odstrzelonych z tego konkretnego egzemplarza broni. Czyli następny etap jest pobranie materiału porównawczego z egzemplarza broni nadesłanego do badań. Czyli to znaczy, należy z tej broni strzelić. W sytuacji, kiedy mamy tylko łuski, wystarczy nam odpalenie naboju w kierunku kulochwytu. Natomiast, jeżeli tak jak w tym przypadku mamy pociski, strzelanie się przeprowadza w kierunku ewentualnie wanny z wodą lub bębna z watą w celu wychwycenia wystrzelonych pocisków. Po otrzymaniu do badań już łusek i pocisków od nabojów odstrzelonych z tego konkretnego egzemplarza broni, przystępujemy do badań mikroskopowych i wtedy w badaniach mikroskopowych oceniamy, czy ta łuska, która wstępnieśmy uznali, że mogła być odstrzelona z tego pistoletu, została faktycznie z niego odstrzelona. Czyli poprzez porównanie odpowiednich śladów odzwierciedlających się na łusce, czyli ślad grota iglicznego, czułko zamka, wyrzutnik, wyciąg, to są elementy pistoletu, które zostawiają ślady na łusce, porównując te ślady ze sobą, oceniamy, czy ta łuska została odstrzelona z tego egzemplarza broni, czy też nie. Identycznie postępujemy z pociskami. W tym przypadku mamy trzy pociski. Okazuje się, że dwa są od naboju typu Makarowa, jeden od naboju typu Parabellum. Czyli ze wstępnej analizy wynika, że nabój, znaczy pocisk od naboju Makarowa nie mógł być wystrzelony z tego pistoletu. Czyli wstępnie ustaliliśmy, że ten pocisk odkształcony, czyli tak zwany zgrzybkowany w wyniku uderzenia o twardą przeszkodę na swoim torze lotu, mógł zostać wystrzelony z dowodowego pistoletu. I w następnej kolejności pociski otrzymane w wyniku badań porównawczych, znaczy w wyniku strzelań porównawczych z tego pistoletu, poddano badaniom mikroskopowym i porównuje się z tym pociskiem.
I wtedy też w oparciu o ślady gwintu odzwierciedlone na powierzchni wiodącej pocisku ustalamy, czy ten pocisk został wystrzelony z tego konkretnego pistoletu, czy też nie. Te przedmioty, jak mówiłem, o charakterze broni palnej, a właściwie będącą bronią palną, posiadające utajony wygląd, są bronią zabronioną. Wśród innych ciekawostek możemy pokazać również armatę strzelającą. Ta akurat posłużyła do popełnienia samobójstwa. Wiele pracy konstruktor włożył w to, aby nadać jej taki kształt i charakter. No niestety nie posłużyła ona do salutu noworocznego.